No, witajcie moi drodzy, z tej strony Ogniem Plujący po cichu. Dzisiaj w odcinku wokół pudła z serii Warhammer Age of Sigmar po polsku jest White King, czyli Król Dusz. Ja przeszedł w tym stylu. Może... Dobra, to jest jakaś wersja tłumaczenia. Gościnnie w odcinku dzisiaj Druid Atagenix, prosto ze słonecznej Polski. Witam was, drogie dzieciaczki. Przybył, będzie komentował, czego już się boję. Sam mu zaoferowałem, żeby nagrał ze mną filmik. No i jak mu mówiłem, żebyś przywiózł coś do Sigmara, to jak widzicie, moja armia jest pomalowana, on przywiózł coś swojego do Sigmara. Z tego, co się orientuje, to jest to, co to jest? Decimator Heavy Warjack do armii Kadoru. System War Machine. No, także ta bitwa może być interesująca, ale zostawimy to następny raz. Wracając do naszego White Kinga, no co my tu mamy? No wiadomo, armia śmierci, jeżeli chodzi o figurkę. Figurka jest tradycyjnie prosta. Nawet złośliwie otwarłem, żebym się nie musiał męczyć dużo. Borocku. Części, jak to w Cytadeli, dość ładnie, dokładnie opisane. Podstawka też całkiem przyjemnie zrobiona, także nawet coś się z tego może też zrobić. Jeszcze wam pokażę drugą stronę. Co byście mieli? Mieliście? Instrukcja prosta, sześcioczęściowa, cenę też widać. W Wielkiej Brytanii 9 funtów, na polskie to będzie czego? Około 10 zł z 50 zł? Około 50 zł. Jakoś 50 zł. No i teraz czy warto? No, według mnie warto. Jednostka może być uznana jako dowódca w bitwie i są też i ich statystyki. Czyli zasięg jak zawsze u szkieletów 4, bo on szybko nie musi łazić. 5 ran. Save 4+, 10 bravery, bo szkieletów, no jakby nie patrzeć, z pola bitwy ciężko wygonić. Zwłaszcza jednego, także to będzie interesujące. Trupa byle co nie wystraszy. Tak, byle co nie. Ciebie by zobaczyli, to by zwiewały. To już wiemy, czemu nie pokazujesz twarzy. No i wszystko jasne. Ma też kilka ciekawych zdolności, także ma Infernal Standard, czyli, nie wiem, wewnętrzny standard? Opadły standard? Coś w tym stylu. W każdym razie jest to totem, czyli on może użyć takiej zdolności mniej więcej, może być jako totem w grze. W tym momencie on daje wszystkim jednostkom w rejonie 9 cali, które straciły życie, mogą rzucać jeszcze raz kostką. Na wyrzuceniu 6 jednostka wraca od razu do bitwy, tak jakby nigdy nie zginęła. Następnie on ma zdolność cięcia, które odcina głowę, czyli Beheading Strike. Jeżeli rzucacie wound roll i wyrzucicie 6, zamiast zadawać 1 damage, zadaje on D3 damage'u. A jeżeli jeszcze uparcie będzie wam się chciało zamocować u niego tą tarczę, czyli starą tarczę Ancient Shield, jego save będzie 3+, czyli w tym momencie jednostka zaczyna być coraz ciekawsza. Tak samo ma też jedną ze zdolności dowódczych, czyli Command Ability, Pan Kości, Lord of Bones. Jeżeli ta jednostka w swojej turze może wybrać jedną jednostkę Death Rattle, czyli głównie to są szkielety w rejonie 18 cali od siebie. Jednostka ta ma jeden dodatkowy atak każdą swoją bronią do następnej tury Herosa, do następnego Hero Phase. Także cóż on ma za bronię? Jeżeli jest na piechotę, no to wiadomo, ma tylko swój miecz. Zasięg 1, 4 ataki, 3+ to hit, 3+ to wound, rend minus 1, 1 damage'u. Czyli nawet nie najgorzej. Gdyby jeszcze miał może więcej tych ran, byłby ciekawszy. Jeżeli uda wam się w jakiś magiczny sposób zamocować go na koniu, a tego nie wiem jak, nie wiem, nie widziałem nigdy tej jednostki na koniu. W tym momencie, gdyby jeździł na koniu, koń ma też dodatkowe 2 ataki, no ale nie będziemy gadać o czymś, czego nie widać. I jego ostatnia rzecz, czyli keywordy. No należy do śmierci, w miarę oczywiste. Jest to szkielet, należy do Death Rattle, Heros i White King. Także jednostka sama w sobie za 9 funtów całkiem niezła. Mam nadzieję, że to pasuje się całkiem nieźle do tej mojej pomalowanej bandy. Ostatnio, jeżeli oglądaliście odcinek, widzieliście zmorę z Kurhanów. Zmora jest już pomarowana, uśmiecha się do was i tym pozytywnym akcentem dzisiejszy odcinek będzie kończony. Jeżeli macie jakieś komentarze, chcielibyście coś wiedzieć, możecie zawsze pisać na ogniemplujący@gmail.com. Ewentualnie dawać komentarze, dawać te kciuki w górę, zawsze to dla mnie lepiej i zyskujemy jakieś punkty. Do usłyszenia w następnym odcinku, możliwe, że też z Ataganem, a więc hej!